Proszę Państwa, jak kij wbili w te żebracznice, ten naród taki nerwowy, hipochondryczny, jakiś taki, coś podejrzewa, jakoby coś się dzieje. Ja mówię, to lepiej trzeba sprawdzać dokładnie, bo tutaj jak nic się nie stało, tu nie Ameryka, tu nie Francja, tu nie Angla, Ameryka, Białystok, no to tylko się cieszyć, ale trzeba się patrzeć na to, co trzeba, no. Tutaj jest wóz do Anglii, Ameryki, Białystok, żółty, pojedź. Tutaj naród hipochondryczny, system ateistyczny, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Proszę Państwa, nie ma tutaj ani jednej osoby prawosławnej. No to więc w kraju Moherowych, skoro nie ma ani jednej osoby prawosławnej, no to nie ma biskupa Jakuba. Nie ma biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej. W związku z tym przedstawiciela cerkwi prawosławnej, a diecezja białostocko-gdańska, to wiadomo, że to nie przez Warszawę, nie przez tu. Tu jest Warszawa Moherowa, oczywiście, że są Moherowi lepsi, Moherowi gorsi. Nas to za bardzo nie interesuje, ale wiadomo, że na 80% to nie wierzą. Nic nie wierzą, bo ta teokracja, tu w tym sąsiednim filmie opisujemy, opowiadamy, że po prostu Żydzi Jahwe to już dawno opuścili. Powiedzieli, że Jahwe to jest ślepy, Jahwe to nie widzi, co oni czynią. To jeszcze w czasie Ezechiela, jak było, gdy wprowadzili kult i Bala, i Molocha, i różnych tych innych bóstw, a uprawiali prostytucję świątynną, niemoralność w ciemnych miejscach w świątyni. I mówili tak, że Jahwe opuścił ten kraj, Jahwe nic nie... To też tak mataczyli, że skoro Jahwe im może i nie błogosławi, bo Jahwe opuścił ten kraj, to oni zaczęli robić to, co, na co mieli ochotę. I tak było, proszę Państwa, co doprowadziło do najazdu króla Nabuchodonozora Babilońskiego i w roku 607 przed naszą erą spustoszył Jeruzalem król Nabuchodonozor, a królowi Sedekiaszowi wydłubano oczy i do niewoli. I to aż na okres 70 lat. No to wtedy zapowiadało się dobrze, począwszy od Samarii w roku 740 przed naszą erą, gdy została zdobyta przez Asyrię, po 607 rok i potem po rok 70 naszej ery, kiedy przestała istnieć w ogóle teokracja. Żydowska, nie żydowska, nieważne. Jahwe już nie było. I dzisiaj ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, oszustystyczny, proszę Państwa, sugeruje nam to, że Pana Boga nie ma. Nie ma miejsca dla Boga, nie było miejsca dla Jezusa. Jezusa zabili, gdy sobie dogadzają, proszę Państwa, dogadzają, pozwalają na różne rzeczy. Nie pamiętają o Panu Bogu. Mówią, że Polacy jak za granicą, to jeden drugiego zdradzi, jeden drugiego wyda, a nie pomoże. I takie są te moherowe systemy, także takie różne rzeczy gadają, że to, a to na Wigilię zostawia się miejsce dla gościa jakiegoś coś. Ty. Właśnie ten kurczaczek odwiózł tego Patryka, się nim tak opiekuje, do cioci odwiózł, zapłacił za bilet, bo to nie miał nic, dziad, a dziaduwa, ta jego ciocia, wyprosiła go z domu i tak się pomoc pomogła, skończyła, tak się pomogła, tak się to wszystko skończyło. Także tutaj mamy akurat Warszawę, wszędzie jest to samo, wszędzie ta sama Polska, wszędzie system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, stary tramwaj, stara wiara, stara ulica Marszałkowska. No i wszystko jest stare, włącznie z tym, że pasta jest bardzo stara. Były najwyższy budynek w Warszawie, najwyższy budynek w Polsce.